Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. Dzisiejszy film będzie na temat kolejnej roli życiowej, a mianowicie roli bohatera rodziny. Po tym jak troszeczkę odkryliśmy kozła ofiarnego, no to musi przyjść bohater, ponieważ te role, one się tak bardzo dobrze uzupełniają. Jakby to nie brzmiało, ale tam, gdzie jest kozioł ofiarny, tam musi też być złote dziecko, musi być bohater. To są takie dzieci, które mają też predyspozycje, żeby zostać takim bohaterem. To są takie dzieci, którymi się można pochwalić na zewnątrz. Mają jakieś osiągnięcia, mają sukcesy, dają się lubić, są taką dumą rodziny. Przejmują za to właśnie, przejmują funkcję nadawania wartości rodzinie. Tak, to jest taki bardzo wartościowy człowiek i właśnie dzięki niemu można się poczuć w tej rodzinie. Tak, nie, że ta rodzina to jest taka dobra rodzina, bo wychowała właśnie takie dziecko, które możemy nazwać właśnie takim złotym dzieckiem. To są takie dzieci, które przejmują rolę dorosłych w rodzinie. To są takie dzieci bardzo zaradne, które właśnie, jak już wcześniej wspomniałam, nie, osiągają sukces. Tylko że ten sukces i ta zaradność i to bycie takim właśnie naprawdę bohaterem, no to jest genialne określenie, ono pociąga za sobą ogromne koszty dla takiego dziecka. Konsekwencje są takie, że to dziecko musi po prostu odciąć swoje prawdziwe ja, odciąć swoje prawdziwe uczucia, swoje prawdziwe pragnienia i prawdziwe potrzeby, żeby być tym bohaterem, tak, rodziny, żeby przejąć tę funkcję tego dorosłego tak naprawdę, tak, który się potrafi zająć, potrafi ogarnąć, potrafi być stabilny emocjonalnie. Tak, to jest właśnie, to są takie cechy charakterystyczne tych dzieci, właśnie tych złotych dzieci, tych naszych bohaterów rodzinnych, że one są takie, no właśnie, takie emocjonalnie, to się tak można na nich wesprzeć, tak się można na nich oprzeć, bo one są takie właśnie, nie, że sobie poradzą, że są takie niewzruszone, że się tak nie rozpadną na raz. No, jak na przykład ten kozioł ofiarny. Na koźle ofiarnym to tak nie można polegać, jak na bohaterze. Nie, to są takie osoby, takie pilne, stabilne, takie przewidywalne. I jeżeli wejdziemy głębiej w tą rolę, to tam pojawia się nam takie przekonanie, że no muszę. Ja muszę się tak zachowywać, ja muszę odciąć się od siebie, tak? Ja muszę odciąć się od moich prawdziwych uczuć. Ja nie mogę pokazać swoich prawdziwych uczuć, że czasem się wkurzam, czasem się stresuję, czasem się bardzo boję. No nie mogę tego pokazać, no bo moja rola wymaga bycia takim właśnie stabilnym i niewzruszonym. Nie? Kolejna rzecz, no właśnie odcięcie się od trudnych uczuć będzie również powodowało odcięcie od tych przyjemnych uczuć. Więc to też mogą być takie osoby, które no tak na pierwszy rzut oka są takie fajne, przyjemne, ale też jakby no gdzieś się tam wyczuwa, że no, że nie potrafią się jednak cieszyć życiem, nie? Że one muszą dążyć za wszelką cenę do kolejnych osiągnięć, że to, co zrobiły, to jeszcze mało, że jeszcze, nie? A przed nami kolejny sukces, przed nami kolejny projekt, to jest zrobione, ok, ale jeszcze. Nie? Tym sposobem bohater sobie po prostu zaskarbia miłość. Nie? Bohater żyje w takiej iluzji, że jeżeli się naprawdę postara i naprawdę będzie tym złotym dzieckiem, to on dostanie uwagę, będzie kochany, będzie właśnie, nie, będzie zauważone takie dziecko, będzie się czuło kochane, będzie się czuło bezpiecznie. Nie? Natomiast no, nie pozwala sobie na dużo i uwaga, tutaj jest też taka cecha charakterystyczna tych dzieci, pogardza, ma w sobie bardzo dużo pogardy dla uczuć, dla takiego normalnego ludzkiego zachowania. Dla czegoś takiego, że wiecie, że po prostu no mamy różnie, są po prostu różne dni, mamy różne nastroje, mamy różne humory. I różnie się nam układa w życiu i to nie jest tak, że zawsze jest różowo i kolorowo. Bohater nie dopuszcza tego do siebie.
Nie może być różnie. Nie może być raz tak, raz tak. Nie może być raz pod górkę, raz z górki, raz na górce, raz pod górką. Nie, nie jest w stanie, jest taki właśnie w tym taki usztywniony. I właśnie i tam jest właśnie dużo pogardy dla takiego, nie? Dla trudnych uczuć, dla słabości, dla jakiegoś takiego no nie zachowywania się tak na poziomie, nie? Nie dotrzymywania jakiejś takiej dyscypliny. Nie? To jest właśnie to jest nie, jakby to destabilizuje bardzo naszego bohatera. Jeżeli coś jest nie tak, jak sobie założył. O, i tutaj jest taka cecha charakterystyczna, to są perfekcjoniści. Nie? Nasz bohater będzie perfekcjonistą w każdym wydaniu, nie? Że musi dobrze zrobić, musi się dobrze wywiązać z zadań, musi być dobrze to wszystko ogarnięte. No bo jak nie, to co? No to się świat rozsypie. Na zewnątrz jest taki stabilny, odpowiedzialny, natomiast wewnątrz ma ogromne poczucie skrzywdzenia, pokrzywdzenia, ma bardzo dużo bólu, ma bardzo dużo złości i takiego poczucia, że jest niewidziane. Wiecznie jest niewidziane, wiecznie musi sobie gdzieś tam zaskarbić, nie? Uwagę innych, miłość innych, nie? Że ktoś, że tak czeka, aż ktoś go zobaczy. Nie? Czyli bardzo nieszczęśliwe, ostatecznie bardzo nieszczęśliwe dziecko. I na koniec chciałabym tej takiej króciutkiej charakterystyki polecić dla tych wszystkich osób, które się interesują tematem właśnie takiego złotego dziecka bohatera. Alice Miller, Dramat udanego dziecka. Króciutka książeczka, naprawdę, ale taka bardzo, tak jak przy micie normalności, bardzo taka bogata w treść i po prostu bardzo przystępnym językiem opisane, na czym polega rola bohatera. Kim jest bohater i jak bardzo jest zraniony, jak bardzo głęboko jest zraniony i jak bardzo jest nieszczęśliwy. Nie? Że z jednej strony człowiek, który osiągnął sukces, nie? Inni są pełni podziwu dla tej osoby, natomiast od wewnątrz to wygląda zupełnie inaczej, naprawdę. I tu właśnie jest też mowa o depresjach, że właśnie ten człowiek, który stara się zadowolić wszystkich dookoła, ląduje sam ze sobą najbardziej nieszczęśliwy. No i w depresji najczęściej, albo w tam innych rzeczach jeszcze. Także polecam do tego tematu taką małą książeczkę Dramat udanego dziecka. I dzisiaj to wszystko. W następnym filmie już zaczniemy właśnie trochę wychodzić z tych ról i będą jakieś może, jakieś podam jakieś ćwiczenia albo jakieś takie sposoby na łączenie się z tymi dziećmi w nas samych. I dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za lajki i komentarze i prosimy o więcej. I zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Pa!